dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. No wiadomo, dzisiaj piątek, więc z nową tradycją odcinek historyczny. Zapraszam do materiału. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o generale brygady Stanisławie Sojczyńskim. Ci, którzy interesują się historią, znają go jako kapitan Sojczyński, ewentualnie Warszyc. No jestem, powiem szczerze, dumny z tego, że mój dziadek był żołnierzem Warszyca. A opowiem wam dzisiaj troszeczkę inną historię o Warszycu. Powiem wam, dlaczego o nim się w ogóle teraz nie mówi. Mimo, że podczas okupacji niemieckiej, jak również podczas okupacji sowieckiej zbudował największą tak naprawdę partyzantkę na ziemiach polskich. Pod jego komendą było od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca ludzi pod bronią. Tak, moi drodzy. A o nim się w ogóle nie mówi. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż głównym powodem, dla którego nie mówi się o Warszycu, jest to, że był Polakiem, że nie chciał gubić ludzi. Jednocześnie uważał, że Anglia i Francja są zdrajcami, którzy nas sprzedali. Tak. Ponadto odmówił złożenia broni i ujawnienia się, tak jak nakazała Armia Krajowa. Uważał to za zdradę. Dotarłem do jego listu, który wystosował do dowódcy Armii Krajowej Radosława. Ja wam go przeczytam. Przeczytam go, żebyście zrozumieli, dlaczego w tej chwili tak naprawdę żołnierzy niezłomnych nie wszystkich się promuje, a o innych robi się wszystko, żeby zostało zapomniane. Na waszych ekranach w tej chwili zdjęcie generała Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, również posługującego się pseudonimem Wasbif. Jest to zdjęcie z jego procesu. Ale żeby wam pewne rzeczy wyjaśnić, przeczytam właśnie jego list. Będę czytał według oryginalnej pisowni. Do pana pułkownika Radosława, komendanta obszaru Centralnego Armii Krajowej w Warszawie. Po dokładnym zanalizowaniu treści deklaracji pana z dnia 8 września 1945 roku o wyjściu z konspiracji Armii Krajowej dochodzi się do tragicznego wniosku. Powtórzył się wrzesień 1939. A wodzowie znów uciekli i zdradzili. Okazuje się, że pewien procent wyższych oficerów Armii Krajowej jest faktycznie, jak nam to czerwoni zarzucają, zdeprawowanymi sanatorami, którzy ponad wszystko przekładają żłób. Za co i w jakiej sytuacji usiłuje nas pan, panie pułkowniku, sprzedawać? Nawet nie poczuwa się pan do najelementarniejszej wdzięczności w stosunku do podwładnych. Wszak to, że czerwoni chcą z panem pretraktować, że zrezygnowali z wytwarzania linii podziału między górą a dołami Armii Krajowej, nie jest zasługą pana, ani też żadnego z generałów czy pułkowników Armii Krajowej, tylko osiągnięciem tych tysięcy szarych bojowników, którzy wbrew blamażowi wyższych dowódców nie zrezygnowali z walki o słuszne postulaty narodu polskiego, a którym chce pan podstępnie odebrać broń. Czyn pana jest najzwyklejszą zdradą. Trudno bowiem przypuszczać, że pan nie umiał myśleć. Nie orientował się w wewnętrznej sytuacji Polski i Armii Krajowej. Nie zdawał sobie sprawy z zadań, jakie się nam same w jaskrawy sposób narzucają. Mówi pan w deklaracji o honorze, o rozumnym kierownictwie, o dobru państwa, o pracy dla sprawiedliwej i demokratycznej Polski. A jednocześnie przekreśla pan swym czynem dla wszystkich wzniosłych ideałów. Bardzo żałujemy, że podstępne aresztowanie 16 działaczy czołowych Armii Krajowej i osadzenie ich w Moskwie wśród okoliczności wołających o pomstę do nieba niczego niektórych panów majorów, pułkowników i generałów Armii Krajowej nie nauczyły, że jedynym naturalnym odruchem u nich było nierycerskie poddanie się panice i rezygnacji. Wówczas, gdy wpływy Stalina na rządzącą klikę w Polsce równają się okupacji, gdy w administracji państwowej jest wielka ilość osób posiadających obywatelstwo rosyjskie lub zaprzedanych ZSRR,
gdy na terenach tak zwanej Polski stoją gęsto załogi Armii Czerwonej, a żołnierze jej grabią i gwałcą, gdy w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach są oficerowie sowieccy lub rażąco w nieproporcjonalnej ilości Żydzi, gdy stronnictwom politycznym chcą narzucić swe kierownictwo PPR-owcy, gdy wolność słowa wyklucza mówienie prawdy i nawet najobiektywniejszą krytykę reżimu, gdy Żydów traktuje się jak obywateli pierwszej klasy, a nawet lojalnych, to nie jest równoznaczny ze zdrajcami, członków AK dopuszcza się jedynie do stanowisk podrzędnych i dość często traktuje się ich gorzej niż Volksdeutschów, gdy służba bezpieczeństwa działa jak NKWD, gdy stosowana przez czerwonych metoda rządzenia jest systemem policyjnym. Jest terror, gdy po więzieniach i obozach karnych siedzi tylu najlepszych synów Polski. Gdy nie ma dziedziny, gdzie nie byliby czerwoni, gdzie nie dopuszczaliby się najpospolitszych draństw, góra Armii Krajowej nie widzi potrzeby prowadzenia walki konspiracyjnej. Nie potrafi sprecyzować aktualnych żądań i dostosować do sytuacji taktyki działania. Jest tylko pełna nadziei, że zrobią za nią to mocarstwa urządzające świat powojenny. Góra Armii Krajowej uważa za spokój swój, to jest ich obowiązek. Gdy w sposób haniebny kapituluje wobec zaprzedańców i zdrajców, gdy sprzeda nas za obietnice i frazesy, że za gołosłowność ustrzegnie naszego dorobku i stopni, prawdopodobnie doły, które jak Polska długa i szeroka organizują się do walki same, popełniają bez przerwy jeden zasadniczy błąd. Zapominają, że aby sprawiedliwości stało się zadość, należy nie tylko likwidować czerwonych zaprzedańców i prześladowców, ale równie z tą samą konsekwencją zdradzieckich panów pułkowników i generałów. Dla dołów Armii Krajowej uznanie przez czerwonych naszych stopni za cenę rezygnacji z walki o cele zasadnicze jest tylko jeszcze jednym paradoksem. Dziś, kiedy byle męt społeczny jest oficerem, a im większa szuja, tym dość często otrzymuje wyższą rangę, najwyższym odznaczeniem jest przeświadczenie, że jest się człowiekiem zasad i honoru, wiernym synem ojczyzny. Niechaj wyżsi dowódcy nie próbują również potępiać tych, którzy prowadzą walkę. Siłą konieczności muszą na drodze rekwizycji stwarzać dla niej podstawy materialne. A poza tym robią to w ten sposób, że rekwizycje są pewnego rodzaju wymiarem sprawiedliwości i wyrównaniem krzywd w dzisiejszych normalnych stosunkach uprzywilejowania na modłę hitlerowską zwolenników czerwonego reżimu. Niechaj raczej usprawiedliwią się, co robili z wielkimi rezerwami dolarów otrzymywanymi z zagranicy. Czy zamiast je bezprawnie przywłaszczać sobie lub wykupywać się nimi w łaski czerwonych, nie należało ich zużyć na prowadzenie walki i na pomoc dla tych, którzy zmuszeni ukrywać się, znaleźli się często w sytuacji bez wyjścia? Dając wyraz poglądowi na czynione rekwizycje walczące doły Armii Krajowej, stwierdzają równocześnie, że są bezwzględnymi przeciwnikami band rabunkowych i podkreślają swoje stanowisko wykrywaniem ich i likwidowaniem. Złożenie broni przez oddziały Armii Krajowej czerwonym władzom miałoby inny skutek niż przewiduje pan pułkownik. Pozbawiłoby środków walki i obrony tysiące bojowników idei. Gdyby byli tak niedojrzali, że gdyby wykonali niedorzeczny rozkaz. Natomiast elementy bandyckie, broń, mimo nakazów i pogróżek z całą pewnością zawsze zatrzymają. Wszak jest dużo broni niezgłoszonej władzom konspiracyjnym i broni w posiadaniu osobników, na które one nie mają służbowego wpływu. Nie trzeba udowadniać, że w obecnych warunkach rażącej niesprawiedliwości trzymanie przez nas ludzi w garści i przez nas zwalczanie bandytyzmu da bezwzględne rezultaty. Podobnie argumentem bez znaczenia jest zapowiedź, że po terminie 21 września, kto nie zgłosi się do rejestracji, odpowiadać będzie zgodnie z obowiązującymi ustawodawstwem karnym. Przed terminem było jeszcze gorzej, bo wielu, bardzo wielu oficerów i szeregowych Armii Krajowej odpowiadało z wykraczaniem przez czynniki karzące poza ramy obowiązującego świata cywilizowanym ustawodawstwem. Zapowiada się kary. Przecież kary były i są stosowane przez czerwonych z całą perfidią. Cóż się tu może zmienić? Chyba to, że nasza obrona pocznie działać bardziej zorganizowanie i skutecznie. Że za nieludzkie katowanie i karanie śmiercią bojowników o niezależność Polski będziemy czerwonych nieludzko strzelać. Jeśli poważą się wyniszczyć nasze rodziny, my też potrafimy odnaleźć ich rodziny. Potrafimy palić i likwidować przeciwników w sposób bezpardonowy. Niemcy za jednego rozstrzeliwali 10, 50, 100 i nie złamali nas. Więc nie zdławią nas czerwoni.
Jeśli zdrajcy nie mają skrupułów, to my walcząc o sprawy słuszne, nie będziemy ich mieli tym bardziej. Wskaźnikiem naszego postępowania jest nie to, co władze oficjalnie głoszą, a co czynią. Nie mogą zasłaniać się prawem, skoro działalność jest ich jedynym wielkim bezprawiem. Należy także pamiętać o tym, że stosunek nas do czerwonych władz ma uzasadnienie nie tylko ideologiczne, ale i formalne. Władze te z takich czy innych względów zostały aprobowane przez zagranicę, ale nie zostały uznane przez naród. Jeśli więc pan pułkownik żył myślą wykupienia się przez złożenie broni, to czy niewłaściwiej, niehonorowo byłoby poczekać, aż odbędą się wybory i władzę w swe ręce weźmie rząd z woli narodu? Pan jednak wolał nie wiadomo po co i dlaczego schylić czoło przed uzurpatorami niż przed rządem legalnym. Praktyczne znaczenie pana deklaracji jest ujemne. Sugeruje ona światu, że rezygnujemy z walki. Stwarza pozory, jakoby czerwone władze faktycznie zaczęły przejawiać w stosunku do nas dużo dobrej woli. Oddziaływuje w ten sposób niepożądany na Polaków pozostających za granicą. Stwarza sprzyjającą atmosferę przedwyborczą dla czerwonych demagogów. Słowem wzmacnia pozycję czerwonego reżimu, tak w oczach świata, jak i kraju. Aby faktycznie zapewnić warunki dla prowadzenia walki o sprawiedliwą i suwerenną, demokratyczną Polskę, należy stawiać zadania konkretne i prowadzące do określonego celu. Postaram się je w przybliżeniu sprecyzować. Punkt pierwszy. Zwolnienie z administracji państwowej, wojska oraz organów bezpieczeństwa obywateli niepolskich i przyjęcie na ich miejsce oficerów, podoficerów i szeregowców Armii Krajowej. Przyjęcie naszych ludzi na miejsce funkcjonariuszy, których wskażemy jako osobników o złej opinii z czasów okupacji niemieckiej. Poza tym przysługuje nam prawo uzyskania posad i zatrudnień oraz traktowanie nas tak samo jak żołnierzy Armii Ludowej. Punkt drugi. Wypuszczenie na wolność aresztowanych według list złożonych przez władze Armii Krajowej. Punkt trzeci. Załatwienie sprawy awansów oficerów, podoficerów i szeregowców Armii Krajowej jak następuje. Podpunkt A. Tych, którzy brali czynny udział w walce, partyzantka, dywersja, powstanie warszawskie, oddziały zmobilizowane w związku z powstaniem, awansować automatycznie o 2 stopnie. Podpunkt B. Członków sztabów terytorialnych i członków czynnych w terenie, inspektorów, zastępców dowódców, dowódców oddziałów terenowych, do sekcyjnego włącznie, gońcy, awansować o 1 stopień. Ponadto niezależnie od awansów automatycznych, awansy i odznaczenia wysuniętych przez dowództwo Armii Krajowej jako specjalnie wyróżniających się zasługami. Takiego podejścia wymagają względy taktyczne. Im wyższy stopień, tym wyższe kompetencje. I zasada sprawiedliwości. Kadry Armii Ludowej składają się z oficerów i podoficerów. Awansowały o 5 do 9 stopni, na przykład z kaprala na pułkownika. Względnie osobników, którzy w ogóle nic wspólnego z partyzantką mięskiem nie mieli, a dziś są oficerami. Punkt czwarty. Wolność słowa. Zagwarantowanie możliwości mówienia prawdy o Armii Krajowej. Artykuły w prasie, broszury i podobne. O osiągnięciach Armii Krajowej w walce z Niemcami. Swoboda czynnego udziału w niezależnych stronnictwach politycznych. Punkt szósty. Wypłacanie członkom Armii Krajowej, byłym więźniom politycznym, więźniom obozu Oświęcimia i innych, podobnie jak Żydom, zasiłków pieniężnych umożliwiających stworzenie warunków bytu oraz przyznawanie i załatwienie w terminie krótkim odszkodowań w granicach poniesionych przez więźniów strat materialnych. Zwrot Żydom tylko majątku, który był ich imienną własnością. Traktowanie ich nie lepiej niż byłych więźniów politycznych Polaków. Nie można dla spraw mało ważnych i nieistotnych poświęcać celów podstawowych, decydując się na jakiś krok. Trzeba mieć wyczucie tych celów oraz świadomość swej siły i wartości. Człowiek mający w swej dyspozycji dziesiątki tysięcy żołnierzy uzbrojonych, ich poważny dorobek bojowy, ich gotowość do dalszej walki o niezależność Polski, o ład społeczny i sprawiedliwość musi zdobyć się, jeśli nie na więcej, to przynajmniej na tyle odwagi cywilnej, co przywódca prawomyślnej partii. A poza tym pan, panie pułkowniku, niech wybije sobie z głowy i niech pan tłumaczy czerwonym uzurpatorom, że będziecie nas kiedykolwiek wprowadzali w prawo obywatelskie przez amnestię i łaskawe przebaczenie nam. W imieniu uzbrojonych tysięcy zwracam wam uwagę, że podejście wasze do zagadnienia jest katastrofalnym pomieszaniem pojęć. Za krew przelaną dla ojczyzny, za odniesione rany, za ofiary z żyć naszych, za cierpienie i poniewierkę dla polskich, wy widzicie jedyną drogę dla nas odzyskania praw obywatelskich i człowieczych
przez uznanie i rozgrzeszenie nas. My wam oświadczamy, że z nami nie możecie tylko pertraktować jak z reprezentacją większości społeczeństwa polskiego, reprezentacją, której cele są nieskazitelne i słuszne, że wolno do niej odnosić się jedynie z respektem i szukać form do realizacji jej postulatów. W imieniu oficerów, podoficerów i szeregowców wiernych ideologii Armii Krajowej, was biw kapitan. Dnia 12 września 1945 roku, miejsce postoju. Moi drodzy, wysłuchaliście listu kapitana wtedy Warszyca. Jakże ten list w obecnej chwili wpisuje się we współczesną sytuację? Sprzedają nas, nasz kraj, za stanowiska, za jakieś, można powiedzieć, judaszowe srebrniki. A propos, na temat właśnie zasadzki na generała Warszyca był za komuny zrobiony film pod tytułem Worek Judaszów. Tak, moi drodzy, tu była sytuacja taka, że kapitan Warszyc wtedy został aresztowany tylko i wyłącznie przez zdrajców. Tak, ponieważ jeden w jego otoczeniu, Henryk Brzuska, po prostu poszedł na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Mało tego, nie został zdemaskowany po zaaresztowaniu Warszyca i prowadził swoją dalność, dalej swoją działalność wywrotową i doprowadził do aresztowania drugiego z dowódców. Potem Henryk Brzuska zajmował wysokie stanowiska w Ludowym Wojsku Polskim i dożył sędziwiego wieku. Ale wracając do kapitana Warszyca wtedy. Moi drodzy, Warszyc był przeciwny układaniu się z komunistami. Warszyc był przeciwny uznawaniu decyzji Poczdamy, Jałty, Teheranu. Oficjalnie mówił, że niby nasi sojusznicy nas zdradzili. Tutaj padło jeszcze takie słowo na temat tych dolarów. Tak, moi drodzy, wiem to z pierwszej ręki, czyli od mojego dziadka, który był żołnierzem Warszyca, służył pod dowództwem Henryka Glapińskiego Klingi. Otrzymywała partyzantka pieniądze z zagranicy od rządu londyńskiego, jednakże niektórzy po prostu z tych dowódców te pieniądze defraudowali. I nie mówię tu, że to byli akurat bezpośredni podwładni Warszyca, ale były inne grupy, które po prostu z tego żyły i zrobiły sobie z tego biznes. A później, wiecie jak było, niektórzy z nich się po prostu, a już nie użyję tego słowa, zeszmacili, tak powiem, o delikatniej, i występowali w organach władzy ludowej. Chciałem wam powiedzieć, że obecny tutaj na tym zdjęciu kapitan Stanisław Sojczyński, obecnie generał, tak zwany Warszyc, jako jedyny ze wszystkich dowódców grup partyzanckich postawił się twardo Moczarowi. Zaraz wam coś pokażę. W tej chwili widzicie na waszych ekranach, tak, są to dokumenty z IPN-u. Szanowni Państwo, ja wam to przeczytam. Dnia 5 lutego 1946 roku. Kierownictwo walki z bezprawiem na województwo łódzkie. Do pana pułkownika Moczara, komendanta Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Zawiadamiamy, że Sąd Specjalny Kierownictwa Walki z Bezprawiem na sesji z dnia 3 lutego roku bieżącego po rozpatrzeniu oskarżenia przeciw panu o dopuszczenie się zbrodni wobec społeczeństwa i państwa polskiego, a mianowicie punkt pierwszy, oddanie się na usługi zaborczo nastawionego w stosunku do Polski ZSRR i działanie w myśl dyrektyw i inspiracji NKWD. Punkt drugi, kierowanie terrorem zmierzając do zgnębienia przeciwnej czerwonemu reżimowi większości społeczeństwa polskiego. Punkt trzeci, stosowanie metod terroru określonych przez prawo polskie i międzynarodowe jako zbrodnicze skazał pana na karę śmierci. Wyrok zostanie wykonany w ciągu 6 tygodni. Kierownictwo walki z bezprawiem. Otóż moi drodzy, Moczar, a właściwie to nie Moczar. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Moczar, ten, którego tu widzicie na ekranie, tak naprawdę się nazywał Mikołaj Diomko. I tu wam powiem, troszeczkę się zaszokowałem,
Bo sobie luknąłem w Wikipedię, tak, to nie jest żadna tajemnica, że często też korzystam, żeby pewne rzeczy porównać. I co się okazuje? Okazuje się, że w Wikipedii już jest zmienione, że jego ojciec to był ortodoksyjnym Białorusinem. A doskonale wiemy, ja wiem, że Moczara ojciec to pochodził z województwa wołyńskiego. Tak, moi drodzy, taka sytuacja. Tak idzie zakłamywanie historii, że głowa boli. Ale lecimy dalej. Otóż Moczar, ten, którego tu widzicie właśnie w rogu, jak dowiedział się o wyroku tego sądu specjalnego, to można powiedzieć, dostał sraczki. No miał taką panikę, że szok i niedowierzanie. Obstawił się tak ekipom, że Bierut chyba nie miał takiej obstawy, albo Stalin. W każdym razie partyzantom Warszyca nie udało się. Moczar zmarł, moi drodzy, w 1986 roku. Tak. Miejsce jego pochówku zostało wybrane nieprzypadkowo. To jest miejscowość Rąblowa. Dlaczego? Bo tam podobno stoczył największą bitwę jako dowódca oddziału Armii Ludowej. Ale przed pogrzebem odbyło się uroczyste pożegnanie na cmentarzu wojskowym na Powązkach z pełnymi honorami w Warszawie, w których uczestniczył pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR-u, przewodniczący Rady Państwa, generał armii Wojciech Jaruzelski oraz premier Zbigniew Messner. W imieniu władz partyjnych i państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przemówienie wygłosił prezes Rady Naczelnej z bojowników Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, profesor Henryk Jabłoński. Tak, moi drodzy, tak komuniści czcili swoich, tych, można powiedzieć, zbrodniarzy. Ale wróćmy do Warszyca. Otóż Warszyc po przesłaniu tego listu do Radosława podjął kroki, że nie odpuści i będzie walczył do oporu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, został zdradzony, aresztowany i został stracony tak naprawdę na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. I do dziś miejsce jego pochówku nie jest znane. Ja podlinkuję taki materiał, który teraz jest bardzo niszowy. Był to film zrobiony w Telewizji Polskiej. Film pod tytułem Czy warto było żyć? Tak, moi drodzy. Ja rozmawiałem wielokrotnie z moim dziadkiem na właśnie te sprawy. Powiem uczciwie, mam takie wrażenie, że wiem więcej niż moja babcia, czyli jego żona, bo kobietom pewnych rzeczy się nie mówi, o pewnych rzeczach się nie opowiada. I dla jasności, taki przykład. Jeżeli był jakiś osobnik, który był, powiedzmy, współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, to najpierw dostawał ostrzeżenie listowne od Warszyca. Jak to nie skutkowało, to dostał lanie pasiorem i to powinno pomóc. A jeżeli to nie skutkowało, no to wtedy występowała taka sytuacja jak sąd specjalny i konfidentów się likwidowało. Moi drodzy, tak naprawdę pierwszym konfidentem, czerwonym, komunistycznym zbrodniarzem, który został zresetowany przez oddziały kapitana wtedy Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, był nie kto inny jak Jankiel Jakub Cukierman. Jakże przypadkowe nazwisko, prawda? Był on szefem sekcji śledczej Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. Tak, moi drodzy. Ja już nawet tego nie chcę komentować, jakiego wyznania był ten Jankiel Jakub Cukierman. Tak, moi drodzy. Moi drodzy, ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, że nie walczył z Niemcami. Otóż błąd. W tej chwili na waszych ekranach ten po lewej stronie to jest Willy Berger, SS Untersturmführer, a po prawej stronie jest Johann Wagner, SS Hauptsturmführer. 27 maja
1943 roku zostali oni zlikwidowani przez Bronisława Skórę Skoczyńskiego, pseudonim Robotnik, i drugiego partyzanta, sierżanta, nazwiska nie pamiętam, pseudonim Sten. Było to na ulicy, obecnie ulica się nazywa Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku. Zostali zlikwidowani, bo ten po lewej to był szef gestapo, a ten po prawej to był jego zastępca. Tak, tak działała partyzancka Warszyca. Także likwidowali i Niemców, i likwidowali konfidentów. Na temat Willego Bergera i Johanna Wagnera to jeszcze zrobimy program, bo to są postacie, powiem szczerze, oprawcy pierwszej ligi, można powiedzieć. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że ich rodziny w Niemczech żyły sobie spokojnie i dostawały emerytury za ich chwalebną służbę. Tak to wyglądało w Niemczech, ale wracamy do Warszyca. Przy okazji jeszcze tego napadu, powiem wam szczerze, świadkiem tej całej akcji była moja babcia. Tak, która jeszcze żyje, opowiadała mi to i ja miałem, można powiedzieć, tak naprawdę relację z dwóch źródeł, bo mój dziadek w tej akcji bezpośrednio nie uczestniczył, natomiast był na tak zwanej obstawie miasta, natomiast tak naprawdę to się wydarzyło na oczach babci naprzeciwko, bo to było po drugiej stronie ulicy. Jak zostało tych dwóch pacjentów zresetowanych, babcia stała przed domem, przy ulicy, przy furtce. To było w godzinach porannych, a tych dwóch miglanców szło do pracy tak zwanej, czyli do gestapo. Oni mieszkali w dawniej, w przedwojennej nomenklaturze miasta Radomska na ulicy Wąwozowej, o ile dobrze pamiętam z relacji babci, i sobie szli spacerkiem. Dwóch panów wyszło i wyciągając ręce z kieszeni, ostrzelali ich, zabili ich na miejscu. Co ciekawe, moi drodzy, po tej całej sytuacji w Radomsku nikomu nie było wolno nosić rąk w kieszeniach. Takie było zarządzenie SS i policji. A Niemcy na Radomsko mówili Kreis Radomsko, alles Banditenstadt. Czyli Radomsko i okolice, miasto bandytów. Tak można to przetłumaczyć. Ale wracamy do Warszyca. Także Warszyc tutaj walczył i z Niemcami, i z komunistami. Ale po akcji na więzienie radomszczańskie w 1946 roku po prostu moczar dostał białej gorączki. W kwietniu 1946 roku funkcjonariuszom Piotrkowskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego udało się ująć porucznika Jana Rogulkę, pseudonim Grot, dowodzącego całą akcją na Radomsko, i jego 16 podwładnych. Oczywiście też przez zdradzieckie jakieś mordy, tak to powiem. Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim. Pokazowy proces 17 żołnierzy KWP odbył się 7 maja 1946 roku w sali kina Kinema w Radomsku. To kino jeszcze istnieje. Na salę przyprowadzono publiczność, w tym rodziny oskarżonych i młodzież szkolną. To miała być pokazówka po całości. Sąd okręgowy w Częstochowie, obradujący na sesji wyjazdowej, potrzebował jednego dnia, by orzec o winie i karze podsądnych. Nie przesłuchano żadnych świadków. Oskarżeni mieli tylko jednego wspólnego obrońcę z urzędu, który nawet nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Oskarżający podprokurator Wojskowej Prokuratury KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kapitan Tadeusz Garlicki, przyjął w akcie oskarżenia zasadę odpowiedzialności zbiorowej oskarżonych. Stąd po kilkuminutowej naradzie skazał 12 oskarżonych na karę śmierci, a pozostałych na karę 15 lat pozbawienia wolności. Ja pozwolę wam sobie przeczytać, na ile kto został skazany. Porucznik Jan Rogulka Grot, wiek 33 lata, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Benedykt Ratajski, 23 lata, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Ryszard Chmielewski, 22 lata, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Ryszard Nurkowski, 20 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Sierżant Józef Kapczyński, Szary, 24 lata, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Czesław Turlejski, 19 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano.
Stanisław Wersal, 20 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Karol Wieloch, 20 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Piotr Proszowski, 23 lata, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Józef Koniarski, 37 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Leopold Słomczyński, 18 lat, skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Ja się tu troszeczkę zatrzymałem, zawiesiłem, moi drodzy, dlatego że ja poznałem brata Leopolda Słomczyńskiego, pana Tadeusza. On już nie żyje w tej chwili, pan Tadeusz. Nieraz opowiadał i nieraz dorosły chłop płakał. No tak to było. Adam Lasoń, skazany na 15 lat więzienia. Józef Zięba, skazany na 15 lat więzienia. Kazimierz Matuszczyk, skazany na 15 lat więzienia. Stanisław Śliwiński, skazany na 15 lat więzienia. Tadeusz Gala, skazany na 15 lat więzienia. A teraz wam jeszcze przedstawię w temacie tego wykonania wyroku. Bo wyrok wykonano w pośpiechu. Ostatnią osobą, która rozmawiała ze skazanymi przed egzekucją, był ksiądz Stanisław Piwowarski, kapelan 1 batalionu 27 pułku piechoty Armii Krajowej, dowodzącego przez Warszyca. Ksiądz Piwowarski udzielił im ostatniej posługi. W nocy z 9 na 10 maja 1946 roku prawdopodobnie w piwnicach Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku w bestialski sposób zamordowano 12 żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Ich ciała zostały przewiezione i wrzucone do poniemieckiego bunkra koło Bąkowej Góry. W tydzień później mieszkańcy wsi przy udziale rodzin zamordowanych urządzili im pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Bo w ogóle do odkrycia tych ciał doszło przez dzieci. Tak, moi drodzy. We wspólnej mogile spoczęło 10 żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dowódca porucznik Jan Rogulka został pochowany w Woli Rożkowej. Natomiast najmłodszy zabity, Leopold Słomczyński, w Radomsku. Tak, niejednokrotnie byłem na grobie pana Leopolda. Zawsze, jak wszystkich świętych, zawsze tam szliśmy z dziadkiem, później ja sam. Jak mieszkałem jeszcze w Polsce, zawsze lampkę zapalić, tak się należy. Moi drodzy, otóż... Tylko, że ten wyrok, to wykonanie, to nie było zadanie śmierci przez pluton egzekucyjny. Na przykład ten 18-letni Leopold Słomczyński miał wydłubane oczy i wbity gwóźdź w głowę. Tak, moi drodzy. Ale tu jest jeszcze relacja księdza Stanisława Piwowarskiego, spowiednika zamordowanych, nagrana 16 lipca w 2001 roku. Ja wam to zacytuję. 9 maj o godzinie 21 woła mnie ksiądz proboszcz, bo oto porucznik Urzędu Bezpieczeństwa przyszedł, twierdząc, że skazani proszą księdza. Wziąłem 12 komunii świętych i razem z tym komendantem poszedłem na ulicę Kościuszki do budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Byli oni tam zamknięci w piwnicach. Był tam taki połamany stół. Położyłem na nim bursę i wtedy oni pojedynczo podchodzili. Cała dwunastka. Po spowiedzi każdy chwytał mnie za szyję, żegnał się, całował, bo ja ich wszystkich znałem z lasu. Był wśród nich 18-letni chłopak, Leopold Słomczyński. Łzy mu płynęły, gdy mówił: proszę księdza, ja się śmierci nie boję, ale ja bardzo cierpię. Tatuś mój przyszedł z 4-letnim bratem. Kiedy widzenie się skończyło, żołnierz mówi: koniec. A wtedy brat mnie chwycił za głowę i nie chciał puścić. Dopiero żołnierz oderwał te rączki od mojej głowy. Ten widok płaczącego brata i moich rodziców jest moim cierpieniem przed śmiercią. Dalej mówi ksiądz Piwowarski. Po wyspowiadaniu ich wszystkich poszedłem na górę, żeby podpisać dokument potwierdzający wykonanie mojej posługi. Powiedziałem do nich: nie powinniście skazywać człowieka, który ma 18 lat. A oni powiadają: sąd wojenny, nie ma żadnej dyskusji. Była godzina 1 w nocy, jak opuszczałem to miejsce i widziałem, że przed budynkiem stało już auto. Nie wiedziałem wówczas, że czeka, by zabrać ciała. Po moim odejściu wszystkich chłopców zamordowali i wywieźli do Bąkowej Góry, a tam w bunkrze zostawili. Moi drodzy, takie to były właśnie czasy. No niestety kapitan Stanisław Słomczyński podczas procesu nie miał prawa tak naprawdę się za dużo odzywać, ponieważ na każdy jego argument
prokurator nie miał kontrargumentów i w drugą stronę również. Na każdy argument prokuratora kapitan Sojczyński, czyli Warszyc, w tamtych czasach miał odpowiedni kontrargument. Sędzia się denerwował, odebrał głos, przepraszam, Warszycowi. I tak ten proces się odbył. Warszyc został skazany na śmierć i tak naprawdę tyle. Nie znamy miejsca pochówku, nie wiemy, kiedy, gdzie tak naprawdę został pochowany, czy gdzie jego szczątki leżą. Tego nie wiemy. A najważniejsze, żeby pamiętać o takich bohaterach. Szczególnie mnie bliski to jest, ponieważ no, z wiadomych przyczyn, no, dziadek był żołnierzem Warszyca. Przez to też, moi drodzy, przez swoje życie nie miał łatwo, bo dziadek mnie wychowywał, niejednokrotnie wam też to tłumaczyłem. I dziadek miał zawsze najgorsze prace. Nigdy nie mógł znaleźć dobrej pracy. Mieszkaliśmy w strasznych warunkach do tamtych czasów. A kiedy poszliśmy, babcia poszła wtedy do urzędu miasta zapytać się, dlaczego jest będąc na liście, nigdy nie dostajemy mieszkania, to odpowiedzieli jej w urzędzie miasta w Radomsku: a po co pani z bandytą śrublała? Tak, moi drodzy, takie to były czasy. Ale o takich ludziach trzeba pamiętać, bo gdyby nie oni, to nas by nie było. Tak to widzę. Nie wiem, może się mylę. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Moi drodzy, szanowni, widzicie, jak ciężko nam w Polsce w tej chwili zrobić coś dobrego, coś mądrego. Potomkowie tych oprawców, którzy mordowali prawdziwych patriotów, w dalszym ciągu w Polsce mają się dobrze. W dalszym ciągu próbują zakłamywać historię. W tej chwili wprowadzają nam nowego wroga na nasze ziemie. Wiecie, że mówię o mieszkańcach byłych krainy Wideł i Siekier. I uciszają nas na każdym kroku. Tylko ja wam zacytuję powiedzenie, może cytat z Warszyca. Na kolana padam tylko przed Bogiem. Moi drodzy, nie będzie dzisiaj suchara, bo nie wypada suchara do takiego odcinka dorzucić. Natomiast komu się podobała ta moja opowieść, niech zostawi lajka. Pamiętajcie o subie i pamiętajcie o dzwoneczku. Przede wszystkim pamiętajcie, że dzisiaj o 20 będzie live. Będzie live z osobą, którą znacie z naszych spotkań, z naszych live'ów, z materiałów. Osoba ta opowie, co się obecnie dzieje w okolicach przygranicznych i co się tak naprawdę dzieje z polskim systemem prawnym. Zapraszam gorąco o godzinie 20, więc nie mówię do jutra czy do widzenia, mówię do zobaczenia o 20.